Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w Bibliotece w Raszynie. Trwa tydzień bibliotek, bardzo ważne dla nas święto, które obchodzimy w dniach 8-15 maja. W tym roku przebiega ono pod hasłem Zasmakuj w bibliotece. W związku z tym przygotowałyśmy dla Was literackie smaczki, czyli całkowicie subiektywny wybór z naszych lektur rozmaitych. Są to książki, które czytamy, do których wracamy, które zrobiły na nas wrażenie i które chciałyśmy bardzo serdecznie Wam polecić. Ja akurat czytam bardzo dużo książek, ale jest kilku autorów, do których wracam i czytam ich książki na nowo. Jedną z takich autorek jest Agatha Christie. Zaczęłam ją czytać jeszcze jako nastoletnia dziewczynka i tak już ze mną została do dzisiaj. Zawsze sięgam po nią, żeby się zrelaksować, przenieść w trochę inne czasy, w trochę inne miejsca. Podoba mi się w jej powieściach to, że bardziej niż widowiskowe morderstwa, bo są to w końcu kryminały, ale bardziej niż te morderstwa istotne są relacje między bohaterami, psychologia postaci i w ogóle opisany taki świat od lat 20. do 70. XX wieku, bo tych kryminałów Christie stworzyła w ciągu swojego długiego życia kilkadziesiąt. I też pokazana jest Anglia tego okresu, mieszczaństwo, wyższe warstwy społeczne, które spotykają się, rozmawiają ze sobą. Są to często małe miejscowości, w których ludzie dobrze się znają i tym samym ta dynamika akcji jest napędzona praktycznie od samego początku. Można wejść w tę historię. Jest tutaj też kilku przewijających się bohaterów, między innymi słynna para detektywistyczna Tommy i Tupens. Jest też szereg spraw, które rozwiązuje urocza panna Merville, emerytka z niedużej miejscowości. Oraz chyba najbardziej znany z tego panteonu postaci ze świata Agaty Christie detektyw, czyli Hercules Poirot. Hercules Poirot jest w ogóle postacią bardzo ciekawą. Jest to Belg, który para się rozwiązywaniem zagadek kryminalnych, często pomaga policji. Zyskuje też w miarę pojawienia się kolejnych części światową wręcz renomę jako detektyw. Jest to nieduży jegomość z przepięknie wypomadowanymi wąsami. Bardzo starannie się ubiera, uwielbia też jeść, czym nieraz zadziwia swoich brytyjskich znajomych i przyjaciół. Natomiast jeśli chodzi o pracę, jest jak hart, po prostu potrafi wyśledzić bez problemu osobę, która popełniła daną zbrodnię. Ja cenię Herkulesa Poirot jeszcze z jednego powodu. Tego, że w każdej niemal jego powieści, w której się pojawia jako główny bohater, podkreśla to, że najważniejsze w tej pracy detektywistycznej nie są widowiskowe pościgi, a praca małych, szarych komórek. I to chyba też jest na tyle takie urocze, że chętnie się śledzi z nim ten cały proces dedukcji, który zazwyczaj pod sam koniec powieści jest przedstawiony po kolei, za pomocą jakich poszlak Herkules doszedł do wniosku, że to ta, a nie inna osoba z tego pokoju dopuściła się tej zbrodni. Także bardzo serdecznie Wam polecam powieści Agaty Christie. Jeżeli chcecie takiej spokojnej opowieści i zrelaksowania się przy jednoczesnym
bardzo ciekawym nieraz poprowadzeniu rozmaitych wątków.